Dzień dobry Państwu, Przemysław Konaszczuk, program Alert Ekstra z województwa lubelskiego, powiat Zamość. Proszę Państwa, w ostatnich czasach było dużo deszczu, w ostatnim tygodniu było bardzo dużo dni z przymrozkami. Te przymrozki były bardzo wysokie, bo nawet do minus 5, minus 7. Ale mimo wszystko rzepak ładnie nam rośnie, tak jak tutaj Państwo widzicie. Ma 25 nawet do 30 cm wzrostu, czyli to jest ten czas, w którym musimy wykonać zabieg regulacji. Ja robię to dzisiaj, ktoś kto nie robi dzisiaj, proszę żebyśmy wjechali we wtorek, we środę. To będą już te ostatnie dni, kiedy możemy wykonać to w sposób prawidłowy i będzie to w ostatniej, idealnej fazie. Ja w tym rzepaku stosuję karambę w połączeniu z karyksem, do czego jeszcze dokładam kompleks mikroelementów Prolif Max 4.0, Improver, czyli trochę tutaj zregenerować te rośliny po tych przymrozkach, i kalkorium, które jest, ma w swoim zestawie kompleksy aminokwasów właśnie po to, żeby po tych przymrozkach, po tym czasie, kiedy było chłodno, rzepak został zregenerowany. Nie zapominamy też o naczyniach żółtych, gdzie obserwujemy, czy pojawią się jakieś szkodniki. Ja dokładam szerpę, bo pojedyncze chowacze widziałem, ale teraz to dopiero jest początek nalotu. Jak patrzę, że przez święta, poniedziałek i niedzielę ma być bardzo ciepło, na pewno szkodniki się pojawią. Także Państwo, jak będziecie robili zabieg wtorek, środa, pamiętajmy o produktach na szkodniki, które na pewno się pojawią, które na pewno zauważycie w żółtych naczyniach. Ja, proszę Państwa, jadę, żeby to zrobić. Także dziękuję bardzo i do następnego razu.